Witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie na kanale Sway Play. Zrobiłam już trochę tych odcinków z ciekawostkami, a najwięcej z dodatku Krew i Wino, ale wciąż nie mogę się pożegnać z tą krainą i dlatego powstał nowy odcinek z Toussaint. Bestia z północy spaliła moją wioskę. Pomóż mi. Okej! Jeżeli jesteś nowy albo nowa, to zachęcam do obejrzenia poprzednich odcinków z tej serii. Dodatkowo na koniec będzie informacja na temat dalszych moich poczynań czy tam planów związanych z tym kanałem. I oczywiście, jeśli macie ochotę, to odwiedźcie mnie na Instagramie i Facebooku i zaczynajmy. A mnie plec bolą. Dzisiaj skupimy się trochę na zadaniach pobocznych, trochę na głównej fabule. W Wiedźminie 3 dużo misji można zepsuć, a że przeważnie nikt nie chce tego próbować w swojej własnej rozgrywce, no bo po co? To ja zepsułam dla was parę misji i zaczniemy sobie od zadania boklerskie Safari. Hrabia Beledal niejednokrotnie powtarzał, że zależy mu, aby podczas tej sesji nie zginęły żadne zwierzęta i nikomu nie stała się krzywda. Pomimo tego, że znajduje się jego pasek zdrowia, co mogłoby sugerować, że może zginąć, to niestety albo stety stać się tak nie może. Ale możemy skaszanić całą resztę i ma to wpływ na koniec zadania. Najpierw niedźwiedź. O, akurat na spotkanie z niedźwiedziem nie mam najmniejszej ochoty. Zabierajmy się stąd. Oczywiście można go po prostu zostawić w spokoju, ale my misia zabijemy. Dalej to samo z panterą, przed uwolnieniem nie należy uspokajać jej znakiem i wtedy sama się na nas rzuci albo po prostu wyciągnąć miecz i ją zasiec. Hrabia nie będzie zadowolony, no ale co mu się dziwić. Nie musiałeś jej zabijać. Miała młode. Nie chciałem tego, wierz mi. Ale bałem się o twoje bezpieczeństwo. W końcu po to mnie wynająłeś. Racja. Ruszajmy dalej. Tylko tym razem proszę cię o większą ostrożność. Kolejnej rzeczy, jakiej nie należy normalnie robić, to wywabiać skolopendromorfy, zanim hrabia się schowa w bezpiecznym miejscu. Zaraz, przecież mieliśmy najpierw znaleźć dla mnie jakieś bezpieczne miejsce. Niech to szlak, widzę, że nie mogę na ciebie liczyć. Miałeś znaleźć miejsce, w którym będę dobrze widział, a zamiast tego pobiegłeś do leża. Wybacz, poniosło mnie. Na sam koniec nasz rzeźnik z Blaviken może po prostu zasiec bez opamiętania biedne pawie i to również nie spotka się z aprobatą hrabi. Nie! Co ty robisz? Nie zabijaj ich! To jakiś dramat. Tyle krwi. Nie. Branie ze sobą Wiedźmina to był błąd. Nie no, Wiedźminie. Nie tego oczekiwałem. Chciałem uwiecznić pawie, a nie ich poszatkowane zwłoki. Wiem. Wybacz, czasem moje instynkty są silniejsze ode mnie. No, jest w tym też pewnie trochę mojej winy. Nie trzeba było na taką wyprawę brać ze sobą Wiedźmina. Dobra, lepiej wracajmy do obozu. Te tłumaczenia Geralta są rozbrajające jak dla mnie. Tłumaczy się jak jakiś dzikus. Konsekwencją wszystkich tych działań jest to, że hrabia trochę nam pomarudzi. Dziękuję za twój trud, jednak muszę przyznać, że po kimś takim jak Biały Wilk spodziewałem się więcej. Co prawda zapłaci nam umówioną sumę, ale nie dostaniemy zaproszenia na żadną wystawę, co na minus, no bo nie można wtedy posłuchać pani Czubówny i nie będzie nam dane obejrzeć zdjęć z tej całej sesji. Dodatkowo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w wiosce znajduje się karczmarz Karłatny Kardynał i przypadkiem przypomina logo twórców CD Projekt Red. Następne dwie w sumie ciekawostki będą dotyczyły Regisa. Pierwsza z nich to w sumie drobnostka, no ale tu będę zawsze powtarzać, że przywiązanie do szczegółów często nie jest na porządku dziennym wśród twórców gier. I to detale tworzą tak świetną grę, jaką jest Wiedźmin i trochę mi tego brakuje w Cyberpunku. Ale dobra, tak więc, zanim poznamy Regisa i dowiemy się, że mieszka na cmentarzu, nikt i nic nam nie zabroni, żeby udać się do jego mieszkania i Geralt wtedy krótko skomentuje tę wizytę. Ktoś tu mieszka. Ktoś. Albo coś. Nie jest to miłe, Geralt, żeby mówić na swojego przyjaciela coś. W każdym razie ma to sens, no bo skąd niby ma wiedzieć, że to Regis zajmuje te katakumby? Podejrzewam, że niewiele osób przegapiło, że jedna ze ścian w tych podziemiach jest iluzją i po zdjęciu można zabrać miecz o nazwie Casus Foederis. Sprawdziłam sobie, co to znaczy i... Casus Foederis.
W dosłownym tłumaczeniu z łaciny, przypadek sojuszu, zdarzenie, fakt lub czynność, które, w myśl postanowień traktatu sojuszniczego, obowiązują sojusznika do dania obiecanej pomocy. Dodatkowo miecz kosztuje 1982 zł. Pomyślałam sobie, że to jakaś data i po wpisaniu casus foederis plus 1982 zaczęły mi wyskakiwać jakieś NATO, nie wiem, wyłączyłam. Poniosło mnie. Dodatkowo na tym nagrobku jest przysięga rycerska spoczywającego i on podkreślał, że ten miecz był dla niego najważniejszy i żeby został tam na wieki, ale Geralt, wiadomo. Dobra, i druga ciekawostka jest z misji Leże Bestii. Na poddaszu znajdują się dwa najważniejsze tropy, które należy zbadać. Pierwszy to podejrzany list, z którego dowiadujemy się o istnieniu Siany, i drugi to lista z nazwiskami. I normalnie pewnie większość sięgnie najpierw po list, dlatego że jest pierwszy z prawej strony, ale ja wam pokażę, co się dzieje, gdy sięgniemy najpierw po listę z nazwiskami, ponieważ rozmowa z Regisem będzie wyglądała wtedy całkiem inaczej. Ale może to też warto zapamiętać. Jak dużo rękopisów Detlafa widziałeś? Kilka. A czemu pytasz, jeśli można wiedzieć? Wiem, że bardzo chcesz wierzyć, że nie zabija z własnej woli, ale może po prostu się mylisz. Może to on wypisał te kartki jedną przy okazji poplamił winem. Nie, Geralt. Znam go. Mogę uwierzyć, że zabił kogoś ze złości w afekcie, ale takie zaplanowane działanie zupełnie do niego nie pasuje. Kryjówka w mieście? Poznawanie zwyczajów ofiar? Wypisywanie ich nazwisk? Ktoś musi nim kierować. Jestem pewien. To wszystko ciągle za mało. Trzeba się tu jeszcze rozejrzeć. I dla porównania normalna wersja. Ale może to też warto zapamiętać. Ten szantażysta to musi być ciekawa postać. Co masz na myśli? Regis, no sam pomyśl. Ktoś porwał ukochaną wampira. Zmusił go, żeby zabijał na zamówienie. Chociaż jak sam twierdzisz, nie jest mordercą. Moim zdaniem to nie może być byle kto. Masz rację. Kiedy teraz o tym myślę, to zastanawiam się. Czy to przypadkiem nie jest jeden z was? Wampir. Właśnie. Robi się nader interesująco. To jedna z hipotez, ale nie przywiązywałbym się do niej, póki nie dowiemy się więcej. Racja. Teraz cofniemy się do początku gry. Jeszcze w Velen, Palmerin i Milton chcą się rozprawić z tałataństwem, które dręczy mieszkańców wioski. Myślę, że mało kto pofatygował się później sprawdzić, co się stało z mieszkańcami. Jeśli pokonaliśmy bandytów, to po powrocie w Debrzy tylko hula wiatr i nic więcej, wymarła wioska. Jeśli namówimy rycerzy, by zostawić ich w spokoju, to po powrocie do Velen wioska również będzie pusta, ale oprócz tego na środku znajdziemy grupę wisielców i list od bandytów, czy tam obwieszczenie, w którym ostrzegają przed nieposłuszeństwem i tytułują się bracia Velen. Ciekawe. A jak już o braciach mówimy, to pogadajmy o misji Braterska Miłość, ponieważ oprócz tego, że można zdobyć jedną z cnót, rozwiązując ich sprawę pokojowo, to jest jeszcze jeden mały szczegół dotyczący ich karczmy. Nazywa się ona Lisek Chytrusek i tak wygląda przed wykonaniem zadania. Pamiętasz mnie? Pożyczyłem ci na wino. Natomiast już po rozwiązaniu problemu Lisek Chytrusek zmienia się. Możemy spotkać tam braci serwujących swój znakomity koniak. I na ścianie widnieje portret ich ojca, który nie wiem dlaczego, ale coś mi przypomina, tak jak już bym kiedyś go widziała. Nie mogę sobie przypomnieć, więc może wy mi podpowiecie. Pewnie był to prawdziwy obraz jakiegoś malarza. Następna ciekawostka jest z jednej misji, która podobała się wielu graczom ze względu na to, że jest cholernie prawdziwa. Oczywiście mowa o zadaniu Klient ma zawsze rację i oprócz tego, że jest to nawiązanie do sceny z bajki 12 prac Asterixa, Zasiedzenie A38!
to ta misja może zakończyć się na 3 sposoby. Z tego co mi wiadomo przynajmniej. Tym jedno zakończenie jest raczej mało znane. Cianfanelli próbuje nas zrobić bambuko i jest to chwila, gdy rozstrzygają się losy tego zadania. Możemy to rozwiązać pokojowo i odczekać tydzień, by odzyskać kasę. Możemy również wdać się w bójkę z krasnoludami i wtedy odzyskamy pieniądze, ale ten cwanek każe nam się nie zbliżać więcej do banku. A na tablicy obok podpisanej tych klientów nie obsługujemy znajduje się portret Geralta. Ostatnią znaną mi opcją jest taka, w której przegramy walkę ze strażnikami, co zakończy się bardzo, ale to bardzo upokarzającą sceną. Won mi stąd, awanturniku! Mistrzu Wiedźminie, oto twoje pieniądze. Nie wzywam straży, ale zrób coś dla mnie i nie wracaj tu więcej. Nie potrzebujemy takich klientów. Oczywiście obowiązuje nas zakaz wstępu i jak się dobrze przypatrzymy, to można zauważyć ponownie mordę Geralta na tablicy korkowej i dzieje się coś takiego. Ciekawe jest to, że w pobliżu pojawi się podejrzany cinkciarz, u którego będziemy mogli wymienić walutę. Jak mogę ci pomóc, przyjacielu? Walutę trzeba wymienić, a może pożyczyć trochę pieniążków? I jeszcze tak związane z tym zadaniem, to chciałam wam pokazać scenę, w której Geralt przegrywa walkę na pięści z jednym z klientów, który strasznie się burzył o to, żeby nie wpychać się do kolejki z nim, bo podejrzewam, że niewielu ją widziało. A następnym razem niech pilnuje swojego miejsca. Na tą małą ciekawostkę natknęłam się przypadkiem, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. Podczas wykonywania misji Awantura o Wino mamy do wyboru kilka opcji. Możemy pomóc tylko Matyldzie albo tylko Liamowi, możemy też pomóc im obu. Jeżeli rozwiążemy problemy obu winnic, czyli Coronata i Vermentino, to dowiemy się, że ktoś sabotował obie winnice i zacznie się wtedy misja Awantura o Wino Niebezpieczna Gra. No i po dotarciu do kryjówki sabotażysty mamy do zbadania 2 tropy. Pierwszym są oczywiście hodowane rośliny, a drugim notatka, która mówi, że za wszystkim stoi niejaki hrabia Crespi. Kurwa! Instrybutor kurwa nie szel! Człowieku! No i ja postanowiłam, że zrobię taki eksperyment i sprawdziłam, co się stanie, jak nie znajdziemy tej notatki i wrócimy do zleceniodawców, nie wiedząc, kto za tym wszystkim stał. Tak więc wygląda to tak. Jeśli nie poznamy osobowości tego mąciciela, to Belgard stanie się spółką Matyldy i Liama, ale nie pogodzą się oni i nie zostaną parą kochanków. Znalazłem dowody wskazujące na to, że kłopoty Coronaty i Vermentino nie wzięły się same z siebie. Tylko były przez kogoś inspirowane. Z tych listów wynika, że ktoś podkładał bulwy archesporów na teren winnic. A odpowiedź, kto za tym stoi? No jak to kto? Wiadomo, że on. Któż by inny? Zwariowałaś, dziewczyno. Pewnie to ty to wszystko wymyśliłaś i teraz chcesz zwalić na mnie winę. Uspokójcie się. Oboje. Znajdę miejsce, o którym mowa w listach. I wszystkiego się dowiemy. Cisza, tylko nie zaczynajcie od nowa, bo nikomu nic nie sprzedam. W tej sytuacji proponuję państwu utworzenie spółki. Co? Dobrze pan słyszał. Spółki. To moja ostateczna decyzja. A teraz proszę za mną. Pokażę państwu waszą nową posiadłość. Chwila. Natomiast jeśli zdradzimy tożsamość sabotażysty, to pogodzą się i będą żyli długo i szczęśliwie. Oczywiście zawsze możemy się wrócić po ten dowód, ale i tak myślę, że to interesujące, jak różne są ich reakcje w tych dwóch przypadkach. Znalazłem dowody na to, że kłopoty Coronaty i Vermentino były przez kogoś inspirowane. Za wszystkim stoi niejaki hrabia Crespi. Co? Crespi? Właściciel Belgardu? To niemożliwe. Tu jest wszystko napisane. W świetle nowych dowodów najuczciwiej byłoby, gdyby Belgard przeszedł pod kierownictwo obu pokrzywdzonych stron. Zaraz, czy ja dobrze rozumiem? Sugeruje nam pan współpracę? Tak, to najlepsze wyjście. Zresztą z biznesowego punktu widzenia również.
Nie wierzę, że to mówię, ale on ma rację. Chyba pora zakopać topór wojenny. Ja w jednym z odcinków pokazywałam już młyn hrabi Delacroix, mianowicie, że znajdują się tam ślady krwi po jego zabójstwie przez Detlaffa, ale okazuje się, że jest jeszcze jedno małe zadanko związane z tym młynem, które można łatwo pominąć, a nazywa się ono Starym Młynie. Z tego co mi wiadomo, można je aktywować tylko jak udamy się tam od razu po wypiciu pogłosu. Zastaniemy chłopów kradnących mąkę, z którymi należy się rozprawić, a następnie zbadać młyn. Krew, ale nie tylko ludzka. Czyli to tutaj Detlaff stracił rękę i tutaj poćwiartował Delacroix. I jeszcze mam coś jednego do dodania, myślę, że wiele osób o tym wie, ale i tak lepiej powiedzieć więcej niż powiedzieć mniej, moim zdaniem. Oczywiście chustka DLC, no to znaczy Delacroix, ale też DLC, czyli rozszerzenie do gry, tak? Oprócz tego, ja myślę, że to był taki trochę przytych w kierunku wszystkich twórców gier, którzy często każą nam płacić bardzo duże pieniądze za to, żeby uzyskać różne dodatki do gier, ponieważ na przykład w gardle Delacroix znajdują się monety, co może świadczyć o tym, że po prostu chytrzy są niektórzy producenci, a dodatkowo jego ciało jest poszatkowane czy rozszunkowane. Tak więc to mogło oznaczać, że często gry wychodzą w kilku częściach i nie są one kompletne. Jesteśmy zmuszeni do tego, żeby dokupywać dodatkowe rzeczy do nich. Chyba wiecie, o co mi chodzi. Teraz czas na zadanie o damie i jej rycerzu. Jest kilka możliwości poradzenia sobie z tym zadaniem. Jeden wariant to zmuszenie wiedźmy z rysiowej skały, by pomogła uwolnić ducha. Zrobi to, ale duch będzie wściekły. Opęta psa Morhouta, a ten z kolei zabije niestety Jacoba. Żegnaj, rycerski drwalu. Szkoda, że to się tak skończyło. Nie zawsze życie przypomina bajkę. Ale zawsze warto w coś wierzyć. Geralt filozof. Kolejna to poproszenie wiedźmy o pomoc, ukorzając się przed nią. Wtedy wszystko skończy się dobrze i Daphne odejdzie w zaświaty w spokoju. Trzeci wariant to działanie na własną rękę, co skończy się nie za dobrze, bo duch Daphne zmieni się w upiora i trzeba będzie go zabić. Nie wiem czy wiecie, ale po pierwsze, jeśli nie przeczytacie księgi z baśniami od Drwala przed pójściem na rysiową skałę, to opcja z ukorzeniem się nie będzie w ogóle dostępna. Geralt po prostu nie będzie wiedział, że istnieje taka możliwość. Można spróbować odczarować Daphne samemu i nawet wiedząc, gdzie znajdują się zwłoki Garetha, można je zabrać ze sobą, ale Geralt nie będzie po prostu wiedział, kto to jest. Szkielet i stare fragmenty pancerza. Ciekawe, kto to był. I nie spali ich w trakcie rytuału, co zakończy się zmianą Daphne w upiora. Teraz poruszymy trochę główną linię fabularną, a zaczniemy sobie od kochanego Pucybuta. Jedną taką zabawną drobnostką jest to, że rozmawiając z nim po raz pierwszy, powie, że zbiera na pieniądze dla swojego chorego ojca. Potrzebuję pieniędzy na lekarstwa dla mojego chorego ojca. Bardzo cierpi, biedaczysko. Ale jeśli wrócimy do niego ponownie, to za drugim razem jego historia zmieni się o 180 stopni. Witam szanownego Wiedźmina! Rozumiem, że nie będziesz skąpy i dasz zarobić biednemu chłopakowi, który ma na utrzymaniu chorą matkę. Ostatnio mówiłeś, że masz chorego ojca. Bo miałem, ale na szczęście już wyzdrowiał. I teraz choruje matka, ale też wyzdrowieje, jak zarobię na leki. Mały kłamczuszek. Tego, co wam powiem, teraz dowiedziałam się z kanału X-Letalis. Nie wiem, czy nawet się to tak czyta. Więc, misja leży bestii. Mamy odszukać Pucybuta i zaproponuje nam on pastowanie, no bo co innego. Ale nie wiem, czy wiedzieliście, że czeka nas dodatkowy dialog podczas scenki, jeśli udamy się do niego boso. Co prawda ostatnio dobrze mi się chodzi bez butów, ale niech ci będzie. No, zapraszam, nie pożałujesz. Dodatkowo można trochę zepsuć grę, jeśli wyrzucimy wcześniej wszystkie buty z naszego ekwipunku. Dalej w tej samej misji przychodzą robole oskarżając małego o wylewanie błota. Nie moja wina, taki mamy klimat. Ci dam klimat zaraz.
Tak jak każdą bitkę w tej grze, możemy ją przegrać albo wygrać. Ale interesujące jest to, że w jednym z zakończeń dodatków spotykamy tych samych gości w więzieniu. I znowu chcą się bić. I w zależności od tego, czy udało wam się ich wcześniej pokonać, czy nie, dialog będzie się różnił. Dajcie spokój. Zajmijcie się lepiej swoimi sprawami. Już raz próbowaliście ze mną. Jakoś nie wyszło. Po co kusić los? Teraz jesteśmy innymi ludźmi niż wtedy. Więzienie zmienia człowieka. A my tu jesteśmy przez ciebie. Marzyliśmy o tym, żebyś jakimś cudem się tu dostał i proszę. Marzenia czasem się spełniają. Zajmijcie się swoimi sprawami. Raz wam się ze mną udało, ale to był przypadek. Przypadek, powiadasz. Przypadki, jak to mówią, chodzą po ludziach. Po tobie zaraz przejdzie drugi. Poza tym myśmy tu przez ciebie trafili. I za to też ci się co nieco powinno przydarzyć. Marzyliśmy o... Dodatkowo, jak mówimy o więzieniu, to pewnie wiecie, że można tam zagrać Gwinta i Geralt w zakładzie stawia swoją koszulę. W przypadku przegranej rzeczywiście będzie chodził z gołą klatą po zakładzie. Przejebałeś! Za głupi jeszcze jesteś, żeby wygrywać wpierdlowego Gwinta. To twoje zdanie. Nie moje zdanie, tylko fakty. Dawaj koszulę, więcej z tobą nie zagramy. A dodatkowo czekają go różne dziwne komentarze ze strony współwięźniów. Jesteś nieźle przypakowany. Poćwiczymy razem? Te, śliczny. Nie przyszedłbyś do mojej pryczy wieczorem? Pogłaskałbyś mnie pod brzuszkiem. Trzeba stąd wypierdalać. Montuję ekipę, wchodzisz w to? Nie mogę z tego. Na sam koniec powiem wam o trzech takich mini ciekawostkach, naprawdę drobnostki. Po pierwsze, nie wiem czy pamiętacie, ale w poprzednim odcinku mówiłam wam o reakcjach Anny Henrietty na różne stroje, w jakich Geralt może przyjść na bal. No to też Damien, czyli ten dowódca gwardii, on też ma dosłownie jedno zdanie dodatkowe. Jeżeli nie przyjdziemy na ceremonię wręczenia orderu w tym odpowiednim stroju niebieskim, takim wiecie, odświętnym, galowym. Zwróci nam on wtedy po prostu uwagę. W takim razie zaczynajmy ceremonię. Przebierz się szybko w ceremonialny strój i chodź ze mną. Księżna czeka. Następna rzecz, ona również jest związana ze strojami, mianowicie w zależności od tego, czy przyjedzie do was Yen czy Triss, to w pokoju na górze posiadłości Geralta będą dwie różne suknie. W przypadku przyjazdu Yennefer będzie to taka groszkowa sukienka, o której zresztą mówili w czasie swojej rozmowy, a jeżeli będzie to Triss, to suknia będzie różowa. I ostatnia ciekawostka, o jakiej chciałabym wam dzisiaj powiedzieć, to jest nawiązanie do Gry o Tron. Mianowicie podczas bijatyk w Toussaint jednym z przeciwników jest ciemna moc. Ciemna moc, tak. Otóż nie. Ona oczywiście jest nawiązaniem do tej baby z Gry o Tron, tej takiej o. Ma takie same ubranie, włosy i też jest jak na kobietę bardzo męska. I na dzisiaj to już wszystko, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało i chciałabym wam co nieco powiedzieć o moich planach na przyszłość. Mianowicie, ja tak sobie wymyśliłam, że na 10 tysięcy subskrypcji, nie wiem kiedy uda mi się to uzbierać, ale może kiedyś, zrobimy Q&A, gdzie będziecie mogli mi zadawać pytania, a ja wybiorę takie, które będą mi się podobały i odpowiem na nie. I zrobię też jakiś konkurs, ale o tym na razie nie będę wam mówić. Dodatkowo, nie wiem czy widzieliście, bo robiłam ankietę i zrobimy sobie taki gameplay z Wiedźmina, ale nie będzie to typowy gameplay, bo ustalimy sobie różne dziwne zasady, żeby trochę urozmaicić tą rozgrywkę. Może będą śmieszne, może będą trudne. Wybierzemy też lokacje, czy tam dodatek, jaki będę przechodzić i zrobimy sobie właśnie to w ten sposób. I to chyba wszystko, co miałam wam do przekazania. Dziękuję za to, że oglądałeś albo oglądałaś to do końca i do zobaczenia. Pa!